Zapytaj swoich pracowników, co to jest sprzedaż. A potem powiedz im, że sprzedaż to osiąganie swoich celów dzięki właściwemu dopasowaniu oferty do wcześniej ujawnionych potrzeb klienta. A więc bardzo ważne jest, żebyś rozpoznał motywy zakupu. Każdy z nas kieruje się pewnymi motywami zakupu. Motyw bezpieczeństwo, nowość, prestiż, wygoda, oszczędność. To są powody, dla których sięgamy do kieszeni i wyjmujemy pieniądze. Czyli my, klienci, podejmujemy decyzję o zakupie. Ale również są hamulce zakupu, czyli obiekcje. Rozpoznaj obiekcje, przemyśl obiekcje zakupu ze strony klienta. Obiekcje są naturalnym elementem powstrzymującym od kupowania. Rozmawiaj z klientem językiem korzyści, językiem jego korzyści. Nie rób przeglądu magazynu, zastanów się, dlaczego klient chce kupić Twój produkt. W rozmowie telefonicznej masz bardzo mało czasu na uzyskanie akceptacji klienta. To PPW, czyli pierwsze pozytywne wrażenie. Masz 5, 7, różne źródła podają, ale na pewno nie więcej niż 10 sekund na to, żeby sprawić na swoim kliencie pierwsze pozytywne wrażenie. Pamiętaj o tym, że cechy produktu są, dopiero korzyści dają klientowi. A co dają Tobie? Dają Ci szybką, skuteczną i świadomą sprzedaż. Kiedy zaczyna się sprzedaż? Sprzedaż zaczyna się wtedy, kiedy klient mówi nie. Nie chcę Twojego produktu. Ale tego to już się dowiecie na szkoleniach.